Witam cię serdecznie, drogi widzu na kanale Szoteł. Kto nie subuje, ten pała, tylko przypominam, dzisiaj będziemy sobie oglądać kolejne wypuciny a propos boxdelowej aferki. Tym razem będzie Konopski mu odpowiadał, więc we'll see, co tu się dzieje. Bogze zamienił się w zbuntowaną bestię i zaczął na wszystkich wokół pokazywać palcami, wyciągając prywaty i naciągane zarzuty. Wcześniej jeszcze przeprosił i sam powyciągał na siebie brudy, żeby mieć czystą kartę. Pojawiły się też kłamstwa, które rzucił w moją stronę i do wszystkiego za chwilę się odniosę. Dodatkowo Stanowski, Gołci i kilku innych influencerów padło ofiarami spoofingu i wyciekły numery telefonów, a na koniec UOKiK wleciał z kolejną ogromną karą. Zacznijmy od tematu UOKiKu i ich kar finansowych nakładanych na firmę. Ostatnia była na 3,5 miliona złotych w stronę Dr. Smile za nieprawidłowości w procesie zawierania umowy z klientem. Tym razem oberwał Amazon. Kara wynosi ponad 31 milionów złotych i spowodowana jest m.in. techniką Dark Patterns, którą stosował Amazon. Polega ona na wyświetlaniu przy składaniu zamówienia licznika wskazującego, kiedy produkt dotrze do klienta, jeśli złoży on zamówienie w danym terminie. Przy innych produktach mieliśmy informacje o ostatnich dostępnych sztukach. I tak przekazywane informacje nakładają presję na jak najszybsze zakupienie produktu. Ale problemem w tym wszystkim... Serio, kurwa? Allegro tego do tej pory nie robi? Że jeżeli zamówisz w ciągu, kurwa, iluś, to przyjdzie wtedy i wtedy? Było to, że... I często to nie działa? Znaczy, zazwyczaj? Amazon wprowadzał konsumentów w błąd. Bo w przypadku części tych zamówień data dostawy była zupełnie inna, a towaru mimo zapewnień nie było w magazynie. Amazon oferował również gwarancję dostawy i polegało to na tym, że gdy w danym czasie produkt nie dotrze do klienta, ten może ubiegać się o zwrot pieniędzy za dostawę. UOKiK zwrócił uwagę, że jej zasady otrzymuje się dopiero po złożeniu zamówienia oraz że gwarancja nie jest uwzględniona w potwierdzeniu, które otrzymuje klient, więc łamie to prawo. Amazon oczywiście nie zgadza się z wyrokiem, który nie jest prawomocny. I w odpowiedzi napisali: ściśle przestrzegamy prawa we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność i zdecydowanie nie zgadzamy się z wydaną decyzją i karą nałożoną przez prezesa UOKiK. A jeżeli wy nie lubicie telefonów od firm ubezpieczeniowych, to z rozwiązaniem przychodzi mówi się. Teraz pogadamy o wycieku numerów telefonów polskich influencerów oraz zjawisku spoofingu. W poniedziałek późnym wieczorem Wardęga poinformował na Instastories o wycieku numerów Gołców. Mówiłem kilka razy. Ja słyszałem, że podobno jest duży wyciek tych telefonów influencerów. Ostatnio, że mój numer wyciekł i dzieciaki sobie robią różne żarty. Jest coś takiego jak spoofing telefoniczny. Jest to coś takiego, że ktoś może wam się... W ogóle beka, bo do mojego znajomego mówił właśnie, że cały czas wypisują ludzie. Znaczy wydzwaniają, bo wyciekł numer Japczana niby i beka, bo to jest nie ten kurwa Japczan, to innego Piotra jakiegoś tam. Czekaj, jak się nazywał? O, mogę to przeczytać wam. Ostatnio wyciekło bardzo dużo numerów influ i tak dalej i ostatnio mój szef dostaje około 100 telefonów dziennie. Okazało się, że mimo on nie jest żadnym celebrytą, to też tam trafił. A to dlatego, że nazywa się Jakub Piotrowicz, czyli tak samo jak Japczan. Czajcie banie? Otrzyć pod numer, na przykład zadzwonić do was. Nie ten numer zajebali, nie tego Jakuba Piotrowicza, beka. Czy znajomych, jak też ktoś ma ich numer i na przykład udawać, że to wy dzwonicie. To jest absurdem, to Wardęga przedstawił też nagranie, jak oszuści dzwonią do Wojtka Goli prosto z numeru Kacpra Błońskiego i mówią, że porwali Kacpra. To nie jesteś ty, kupa. No jak? No to nie jest jego... No chłopie, ktoś dzwoni z mojego numeru. Najpierw próbowali się pod niego podszyć, a gdy Gola skapnął się, że nie gada z Kacprem, zaczęli powtarzać, że mają Błońskiego. Kacper też odniósł się do tego tematu następnego dnia na swoim Instastories, gdzie potwierdził, że rzeczywiście takie połączenia z jego numerem telefonu występują. DZZ opublikował nagranie, na którym możemy usłyszeć rozmowę z Wojtkiem Golą od strony osób kontaktujących się z nim. Bo ja mam ten numer, który do mnie dzwoni, to jest mój mojego kolegi numer. I jakby to nie jest mój kolega. No ale jak? Nie rozumiem tego. Ktoś musiał przejąć mój nie wiem o co chodzi. Dobra, pozdrawiam. Tweet został podpisany. Gdybyście zastanawiali się, kto je robił i jak wyglądały wczorajsze pranki na youtuberach, gdzie osoby podszywały się pod numery innych influ, to łapcie. Zamazałem numer Goli, ciekawe towarzystwo. Wiem, że podobne telefony dostali Nitro, Zeniak, Graczol i Kacper Błoński. Doszło również do wycieku numeru telefonu Nitra. Na jednej z jego ostatnich transmisji jego kolega puścił nagranie, kiedy jakiś random dzwoni do niego z numeru Nitra. I sam Sergiej też miał otrzymywać różne dziwne telefony. Ma mnie chuj, a co to nie małola ci? Kurwa, za mnie łeb, ty kurwa mały pedale, kurwa, nie mam zabawne jakieś żarty, kurwa, powiem, że mu, nie, czy telefon zajebniczy, kurwa, numer podpierdoli. 4 kwietnia, chwilę po północy, do tego wszystkiego dołączył się też Krzysztof Stanowski. Kolejne numery do zablokowania. Blokuje każdego, kto dzwoni po 22, oczywiście poza Mazurkiem. No a Nitro to tak naprawdę nie Nitro, tylko HKS-ka, czy jak to nazwać, podszywka. Mandzio tego samego dnia poinformował na swoim stories, że jego numer również został zlikowany. W wszystkich przypadkach doszło do spoofingu telefonicznego i warto, żebyście wiedzieli, co to jest. To oszustwo, które polega
polega na wykorzystaniu luk w systemach telekomunikacyjnych, by podszyć się pod dany numer telefonu i wykorzystać go w nielegalnych działaniach. Ofiarami nie padają tylko influencerzy, ale głównie zwykli ludzie, których numer jest wykorzystywany do podszywania się pod bank lub jakąś firmę w celu oszustwa. W przypadku jednego połączenia przy pomocy spoofingu to mamy tak naprawdę dwie ofiary. Właściciela numeru, z którego dokonano oszustwa, oraz osobę, do której wykonywany był telefon. Same numery często pozyskiwane są z różnych wielkich wycieków. Ale to w jakiej kurwa, na jakiej zasadzie to działa, że on może korzystać z twojego numeru telefonu, skoro nie ma twojej karty? W danych, co w ostatnich dniach przydarzyło się serwisowi PandaBuy, oferującego podróbki markowych ubrań. To nie jest sugestia, że akurat ci influencerzy po prostu kupowali sobie podróbki, ale no, takie wycieki mają miejsce. Więc po prostu bądźcie ostrożni, jak nie jesteście pewni, że osoba, która do was dzwoni, to jest rzeczywiście... Albo to mogło być na zasadzie takiej, że tam oferowali im jakieś współpracę czy coś i kurwa... Czy ona, nie wiem, poprosi na przykład o połączenie się na kamerce. Teraz odniosę się do tej telefonii. I dostałem, że to też jest na zasadzie takiej, że możliwe, że jedna tam kurwa weszła, czy dwie osoby, a reszta poszła z telefonów pobocznych. Nie mam pojęcia, Lubik. Noweli, która wydarzyła się w ciągu ostatniego tygodnia, ale jest to takie bagno, że ludzie już sami zdążyli się tym zmęczyć i pogubić. Kula się tak zesnowbolowała, że w końcu pękła i wyskoczył z niej Buxton, strzelając z dupy do wszystkich wokół, robiąc daily odcinki i live. No nie musisz się odmartwić, chłopie, jest wszystko mi. Bogdilek, dawaj! No chodź pogadać, kurwa, nie! Ja pierdolę, kurwa, bombę klaunie. No mi się wydaje, że nie będziesz imił na fejmie. O, już nie przeszkadzać, odpalił Sylwester. No weź, może mi ryjnąć trzątku, nie ubożę, ubożę na tanku. Ja się nie boję, możemy gadać! Przecież ja mam luz, chłopie, ja nic do ciebie nie mam. Karta to karta, one dają znaka, jak i numer, ale możesz sobie wysłać pakiet, że masz inny numer. Karta to taki mobilny odbiornik, okej. Mam już, kurwa. Zostawcie mnie, kurwa, wszyscy w spokoju i zostawcie mnie z widzami, kurwa. Mi powiesz coś takiego, żeby moje serce tutaj lał się miód, nie? Ja nie mam czegoś takiego, że jestem chory, kurwa, nie? Kryjesz kidrop. Mogę się mylić, ale wygląda to trochę, jakby Baron desperacko próbował odwrócić waszą uwagę od swoich krzywych akcji i by rozbroić zarzuty, sam sprzedaje się na siebie m.in., że miał chore pomysły podczas Pandory i dobrze, że one się nie spełniły. Kwestia zastraszania w trakcie Pandory. W mojej chorej głowie przewijały się naprawdę różne pomysły. Oferowali się różni ludzie, którzy chcieli uciszyć Konopskiego lub Wardęgę. Takich tematów było mnóstwo. Jak dowiedzieliśmy się na podcaście Wardęgi z Boxdelem, to groził Wardędze, że ma 30 milionów. Spoofing telefoniczny, nic innego, podszywanie się pod dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar i udawać inną osobę. Technicznie spoofing jest dziś możliwy głównie dzięki telefonii VoIP. Przy jej wykorzystaniu dzwoniący może w niemal dowolnej usłudze ręcznie wprowadzać numer, który ma się wyświetlić adresatowi i połączenie jako numer dzwoniącego. Info z jakiej strony odnośnie spoofingu. Okay, milionów złotych na zemstę. Użyłeś wtedy takiego sformułowania, że co ci wtedy pozostanie, że będziesz miał chyba 30 milionów na zemstę. No, było też. I ja to odebrałem wtedy, wiesz, bardzo personalnie. A teraz się okazuje, że podczas Pandory ktoś z Fame miał mnie odwiedzić w celu uciszenia. Podzieliłem się tą informacją z jedną osobą, która rozwikała całą zagadkę, a mianowicie, że no jak widać Boxdel, nie wiem czy w kolaboracji z kimś czy nie, nie wiem czy go chcieli pobić, czy zastraszyć, kurwa, czy jakiś kark by wyszedł i powiedział, ty słuchaj Konopski, kurwa, oddawaj komputer, tego nie wiem. Jakoś tak zwana perswazja miała zostać chyba zastosowana. Ale jak to napisał Boxdel, na szczęście wrocławski git Nitro uratował mnie przed gangsterami. Wszystkich kurwa obdzwonić, kogo znam, bo autentycznie myślałem, że mu się kurwa może coś wydarzyć. Więc Nitro z jednej strony bronił mnie przed ludźmi od Boxdela, a kilka dni temu wciskał kit, że z Boxdelem ustawiałem się podczas Pandory dla korzyści Fame. Warto zadać sobie pytanie, jaki interes miał Konopski w tym, żeby ochronić Boxdela. To jak to w końcu jest Nitro? To Boxdel nasyłał kogoś na mnie, czy jednak z nim współpracowałem? Boxdel w swojej spowiedzi przyznał się też, że był pomysł przekupić Olciak do zmiany zdania za setki tysięcy złotych, ale podczas spotkania przypomnieli sobie o pięknych złotych czasach i zmieniła zdanie z próby samobójczej spowodowanej przez Boxdela do bronienia Boxdela, więc nie musiał składać jej żadnej pieniężnej oferty. Był pomysł zapłacenia Oli pieniędzy i to jest prawda. Gdy jechałem do Oli, to jechałem tam z myślą, że będę musiał zapłacić jej pieniądze za to, żeby milczała. Jak coś, Boxdel i Ola, trochę wam się rozjeżdżają wersje zdarzeń, bo Boxdel powiedział, że wcale nie musiał oferować tej kasy. Miało to być 100... Miałem, kurwa, paręset tysięcy w portmonetce, ale nie dałem, bo jesteśmy super znajomymi i nie dałem tych pieniędzy. Pomysł był, ale nie wypalił. Nie dałem im, kurwa, tych 200 lub 300... Kurwa, bombel, ja pierdolę.
teraz to jeszcze się wjebałeś i teraz już każdy wie, że kurwa dałeś w łapę, ty chłopie, no. 100 tysięcy. Jednak gdy się spotkaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o starych czasach, okazało się, że sprawa ma się zgoła inaczej, bo jej nie zależało na pieniądzach. A Ola napisała na stories, że odrzuciła tę ofertę. Jak to kurwa było w końcu? Powiedz mi, Baxon. Nie wiem, kto po tylu kłamstwach i śliskich akcjach uwierzy w twoją kontrolowaną spowiedź, ale przejdźmy do tych wielkich zarzutów Baxtona w moją stronę. Pierwszym i największym zarzutem jest to, że agencja mnie przekonała, żeby nie robić filmu na Kidrop. Kryjesz Kidrop. Nie tworzysz materiału na temat Kidropa, bo prawdopodobnie robisz to ze strachu, że nie będziesz miał Didi, bo agencja obsługująca twoje współprace reklamowe obsługuje również Kidropa. Przestań pierdolić głupoty i zapisz się w końcu do specjalisty, bo prawdopodobnie zamkną cię niedługo w choroszczy. Bo z łatwością mogę udowodnić, że aktywnie tworzę ten materiał. Jak chociażby scenariusz na dysku Google, gdzie widać, że pod koniec grudnia, cały styczeń i luty pisałem scenariusz. Czy to, że z moją ekipą robiliśmy i dalej robimy dedykowane animacje specjalnie pod ten film? A dlaczego filmu jeszcze nie ma? Bo sam Boxdel wiesz, czy może nie wiesz, że po Kidropie sporo twórców wycofało się z promowania skrzynek, ale nie wszyscy. I sprawa jest rozwojowa. Tak czy nie, Boxdel? Mam rację? Pojawiły się nowe rzeczy, Boxdel, czy nie? Poza tym to będzie mój materiał. I ja decyduję o tym, kiedy jest gotowy i kiedy będę go wrzucać. I nie będziesz mi dyktował, co i kiedy mam wypuszczać. I to, czy będę krył agencję, czy moje przygody ze skrzynkami, to niech sami ocenią widzowie, jak materiał już wyjdzie. A jest na co czekać, Boxdelu, bo jest to największy research, jaki zrobiłem w karierze i wierzę, że ten film przyniesie sporo dobrego. Śmieszna jest ta pewność u ciebie i wciskanie swoim widzom, że niby zrezygnowałem z tego filmu, bo nie masz na to absolutnie żadnego dowodu. A wiesz, czemu kłamczu... A jestem kurwa ciekawy, co w takim razie wypuści w tym materiale. Bo nigdy nie powiedziałem nikomu, że z niego zrezygnuję. A za to mam całą masę wiadomości na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, czy to z prywatnych rozmów, czy to z innymi twórcami. I zawsze mówiłem, że... Ja już nie będę się wypowiadał na temat tej skrzynek, bo już mówię od kurwa 4 albo 5 dni. Wystarczy, że obejrzycie sobie wcześniejszy materiał widzowy jakiś. Robię ten materiał. Chyba będziesz musiał powiedzieć swoim lojalsom, że ten zarzut to twoje domysły i że znowu ich okłamałeś. Upgrader, dup. Oczywiście wyrobimy sobie lorka, bo mam ochotę, 60% szans, upgrade'uję, ale chuj, nie. Ale musi jakiś jebać, k***a, świnia. I tak jest, do przodu. Ja? Próbuj jeszcze raz. No jest 20 tysięcy, jesteś przodu, albo 25. Kolejny zarzut Boxdela to... Konopski, nie wrzuciłeś do materiału Pandora Gate fragmentów z Boobsmana. Zastosowaliście kolesiostwo. Zostało zastosowane kolesiostwo. A co ty myślisz, że ja dobierałem sobie osoby do Pandory według mojego widzimisię? Kogo by tu dać? Może tego byłego kolegę Boxdela? Tego górala, bo miał sprawę za namawianie nieletniej dziewczynki, żeby mu coś pokazała? Nie chcesz. A mogą mi być cycki nawet, a jak tam chcesz? Może jednak dam wardęgę, bo 11 lat temu zrobił debilnego pranka, gdzie molestował randomowe kobiety na ulicy. Kurczę, jednak może nitrozyniaka? Jak mówi jakiemuś dziecku o porabie i zoli? Na przykład takie coś, nie wiem, co się chyba nazywa, że na przykład jakiś koń poznał jakąś laskę, nie? To było tak dziwne, nie? Jak widzisz jakąś fajną koleżankę, nie? To się... Ale leszczozyniak, matko boska. Pytasz wprost, robisz Mykołak. Czy nie? Zrobiłem film o osobach, co do których otrzymałem konkretne zgłoszenia i dowody w postaci rozmów, zdjęć czy filmów. I to od dziewczyn, które czuły, że powinny nagłośnić tę sytuację z ich idolami z YouTube'a. A sedno mojego filmu polegało na pokazaniu, jak twórcy internetowi wykorzystują swoją pozycję do omamiania nieletnich. Nagłośnieniu i dotarciu do ewentualnych nowych ofiar, bo przez lata były ukrywane przez różne osoby z branży, czyli między innymi ciebie. I też, żeby pokazać rodzicom, żeby uważali, jaki content oglądają ich dzieci na YouTubie. Bo za projektem Family Friendly, który był mocno seksualizowany, stał przez pewien czas Stu, który ma postawione zarzuty o bycie PDF-em. I na siebie, Boxdel, też były zgłoszenia. I twój wątek przewijał się w czatach m.in. Stuarta, którego byłeś bardzo bliskim ziomkiem w czasach, kiedy pisał z nieletnimi. I dlatego jesteś tam ty, a wardęgi nie ma, a nie dlatego, że...
zostało zastosowane kolesiostwo. Kurde, Boxel, gdybyś tylko wiedział wcześniej o tym Stewarcie, na pewno zrobiłbyś o wiele lepszy film ode mnie. No ale nie wiedziałeś, prawda? Nie musiałbyś mnie teraz pouczać, kto jeszcze powinien znaleźć się w tym filmie. Podczas Pandory wylała się fala różnych zarzutów wobec bardzo wielu twórców: Michał G., SKKF, Gargamel, Gonciarz i inni. Na nich też zastosowałem kolesiostwo, że nie pojawili się w moim filmie. Warto też dodać, że Boobsman już był nagłaśniany wielokrotnie, w przeciwieństwie na przykład do filmów Palasajda. I Wardęga zdążył się do tego wielokrotnie odnieść i za to przepraszać, więc nawet nie przyszło mi do głowy, żeby umieszczać go w moim materiale. To tyle, widzowie, jeśli chodzi o dotychczas... Czekaj, co? Slajda. I Wardęga zdążył się do tego wielokrotnie odnieść i za to przepraszać, więc nawet nie przyszło mi do głowy, żeby umieszczać go w moim materiale. To tyle, widzowie, jeśli chodzi o dotychczasowe bomby Bombla. Na resztę zarzutów skompromitowanego włodarza Fame MMA musicie poczekać, bo dopiero szuka brudów i póki co znalazł te dwa absurdalne domysły. Co będzie następne, Boxdel? Jakaś prywata? Skoro cały czas powtarzasz, że jej nie wyciągasz, to znając twoje zasady i to, że cały czas kłamiesz, to pewnie ją zaraz wyciągniesz. Zobacz, że ja jeszcze nie użyłem żadnego nagrania, żadnej ciężkiej prywaty tak naprawdę. Nie wyciągam żadnych nagrań. Nie wyciągam żadnych kompromitujących sytuacji prywatnych. Bronię się tylko przed tym, co wy robicie. Ja nie wyciągałem na ciebie żadnych screenów i nagrań prywatnych. Boxdel, zaledwie 3 dni temu wrzuciłeś swój materiał pod tytułem Koniec, w którym wyciągasz brudę na samego siebie, przyznajesz się do tych wszystkich swoich krzywych akcji, gdzie znowu masz smutną minę i przepraszasz ludzi na lewo i prawo, których zawiodłeś. Na końcu tego materiału chcę przeprosić wszystkie osoby, które zdradziłem, by chronić swoją dupę. I w tym całym szambie przede wszystkim chcę przeprosić was, widzów. Przepraszam cię, Martyna. Jeżeli chodzi o Marcina, chcę go przeprosić też publicznie. Znowu przyznałeś się do błędów, manipulacji i kierowania się własnymi korzyściami. I że tak chciałeś leczyć kompleksy. Waliłem tony sterydów, bo myślałem, że kompleksy wyleczę tym, że będę wygrywał swoje walki i zmienię sylwetkę. Część twoich widzów nawet dobrze to przyjęła z nadzieją, że to twój nowy początek, mimo że to już nie pierwszy taki film w tym tonie. Zrobiłeś live'a, gdzie próbowałeś jeszcze dogadać się z Wardęgą, ale cię odrzucił. No odbieraj ty! Oj, Sylwek, dawaj, kurwa! Nie no, serio, kurwa, Bombel! Nie no, jakby się zachowuje, kurwa, na tym live'ie, ja pierdolę. Ale frajerskie zachowanie to jest, kurwa. Plujesz komuś na mordę, a później no weź, no chodź, kurwa, żartowałem tylko. Więc odpaliłeś plan B i zaledwie dzień później obserwujemy coś zupełnie innego. Nagle twoje działania to obrażanie, chwalenie się, że znowu zbijasz pionę z Nitro, którego dopiero co zdradziłeś, czy dalsze próby dyskredytacji mnie czy Wardęgi. Jakby to, co robisz, to nie tylko podważa twój film sprzed 3 dni, ale też pokazuje, że ty w ogóle się nie zmieniłeś. Jeżeli kiedykolwiek bym wrócił do takiego Boxdela, jak był przed tą aferą, to proszę was, kurwa, opuśćcie mnie i nie miejcie dla mnie litości. To, co teraz robisz, jest żałosne, bo mimo szansy na kolejną naprawę, na pokazanie, że można być lepszym człowiekiem, wybrałeś powrót do twoich toksycznych wzorców. Znowu wybierasz afery, wyciąganie brudów, sianie podziałów, jakieś wyzwiska, a to wszystko prowadzi cię do jeszcze większego gówna. Gówno. Jeszcze mówisz otwarcie, że teraz już możesz robić to na legalu, bo 3 dni temu przyznałeś się do wszystkiego i masz wyjebane, bo już jesteś czysty. Co ty, kurwa, chcesz osiągnąć? Do czego to macie doprowadzić? Dla mnie to wygląda na twój kolejny plan, gdzie uzależniony od atencji, nie chcesz wyjść na najgorszego, więc starasz się pociągnąć za sobą ludzi, którzy cię odrzucili. A odrzucili cię nie bez powodu, bo tragicznie się zachowałeś i nikt nie rozumie twoich zachowań. Jeszcze to twoje budowanie lojalsów. Oni pierwsi cię opuszczą, jak im się znudzisz. Znajdź trochę pokory, chłopie. Jeszcze raz obejrzyj sobie ten film sprzed kilku dni. Ja ciebie nie rozumiem, bo byłeś tak blisko odbudowania swojego wizerunku i spierdoliłeś to koncertowo. A teraz jeszcze to pogarszasz. I co z tego, że przyznałeś się do części najchujowszych rzeczy, które robiłeś podczas Pandory? Skoro twoje podejście do tego wygląda tak. Muszę wam się do czegoś przyznać, gdyby nie reakcja osoby trzeciej, prawdopodobnie łysi panowie podjechaliby zastraszyć Konopskiego. Chciałem przekupić Olciak za zmianę zdania, ale sprzecznie z wszelką logiką zrobiła to sama. Przez całą aferę grałem na 3 fronty, zdradzałem prawie każdą osobę, z jaką miałem kontakt. Byłem w Abonku. Zrobiłbym wszystko, żeby się wybronić. Więcej grzechów nie pamiętam, pora na CSK. A w ogóle, wiedzieliście, że Nathan to sterydziarz? Ja się na tobie zawiodłem, bo wiesz dobrze, że nie miałem jakichś złych intencji, co sprytnie wykorzystałeś. I chciałem pokazać prawdę w Pandorze.
Pandorze. Nawet po całej aferze nasze stosunki były praktycznie neutralne. Ty mi nawet dziękowałeś po filmie i na święta Bożego Narodzenia, że do ciebie zadzwoniłem. To tyle jeśli chodzi o Boxdela. Gość dla mnie jest skończony. Nie mam zamiaru bawić się w jego terapię. Sam powiedział, że nie ma celu i po prostu szuka zemsty. Nawet Fame odcina się od ciebie i nie traktują cię poważnie, bo to już jest naprawdę niski poziom. Boxdel, powiem ci tak. Wszyscy popełniają błędy, ja też. Ale wyciągaj z nich wnioski i słuchaj rad ludzi, którym naprawdę na tobie zależy. Ulfika, Buddy, Merganiego. Jak to sam określiłeś, najlepszych przyjaciół. Bo wątpię, że ci doradzają, abyś brnął w to, jak to sam nazwałeś, gówno. Jak wiecie, YouTube w ostatnich latach stał się miejscem, gdzie patogale zbierały niesamowitą oglądalność. Powstawały jako te, które miały wyciągać patusów z patologii, a finalnie okazały się wylęgarnią tych patusów. Dlatego w ostatnich miesiącach pracowałem nad czymś nowym dla was. Chcę dostarczać wam wartościowy content i promować osoby, które naprawdę na to zasługują. Zaczęliśmy... Już myślałem, że teraz będzie kurwa opierdalał ten... plecy wszystkim galom. Szukać ciekawych ludzi, zrobiliśmy casting i tak natrafiłem na Juliana Wąska. Jest niesamowicie oczytany z ogromnym bagażem sukcesów, w tym występów na konferencjach, kongresach czy w radiu. Gość nawet dzięki swoim osiągnięciom prospołecznym trafił na listę Forbesa 25 under 25. Pod moim szyldem na czasie otworzyliśmy nowy kanał Votum. Julian, podobnie jak ja, będzie dostarczał wam wiedzę w pigułce, ale skupi się na wydarzeniach z polityki polskiej i zagranicznej. Przez zainteresowanie polityką i przełamanie politycznego monopolu w Polsce, chcemy stworzyć dla was miejsce, w którym otrzymacie najważniejsze informacje w rzetelny i obiektywny sposób. Nowy kanał Votum to doskonała alternatywa dla tych z was, którzy szukają odpoczynku od świata influencerów i pragną zgłębiać wiedzę na poważne tematy. Kanał ma już 30 tysięcy subskrypcji i całą masę pozytywnego odbioru. No to może być ciekawy temat. Ja ogólnie polecam, jeżeli chodzi o kanał polityczny, to bądź na bieżąco. Newsowy taki. Newsami ze świata. Maciek jest gigaczadem. Totalnym gigaczadem. Oglądałem go kurwa daily, jak wybuchła wojna na początku. Później go, na kajakach w ogóle go poznałem. Zajebisty typ. Naprawdę bardzo, bardzo w porządku gościu.